sprawa. No witajcie, znowu jesteśmy przy obiekcie zwanym hydrofornią. Bardzo głęboka studnia, przypuszczam, nie wiem czy stąd była czerpana woda, prawdopodobnie tak. Studnia ta zaopatrywała wodę cały obóz. Nie jest mi znany drugi taki obiekt na tym terenie, jeśli chodzi o pozostałości czasów powiedzmy do końca II wojny światowej. Także tutaj myślę, że kanapowy zrobi wam jeszcze ujęcie, jak głębokie to jest, a i tak jest dość mocno zasypane. Ej, tam są drabinki, to sobie wyleźmy. Już raz wpadłem. Jak saper jest. No, witajcie ponownie. Przeszliśmy od obiektu zwanego hydrofornią do miejsca, w którym jest fragment z rekonstrukcji obozowej. Oczywiście musimy przyjąć, że tu jest. No nie jest to tak naprawdę jak było, aczkolwiek jest zrekonstruowany jeden z baraków. Myślę, że kanapowy wam tu później pokaże, jak to wyglądało w środku, ile tam uda się zajrzeć, jak w jakich warunkach mieszkali tutaj jeńcy. Jest to fragment obozu Stalagu 8F, który w ogóle obóz ten został wyzwolony 17-18 marca przez Armię Czerwoną. Na terenie tego obozu, w tym miejscu, byli przetrzymywani między innymi powstańcy warszawscy. Były tutaj dziewczyny z Powstania Warszawskiego, były też dzieci. Tam dalej dojdziemy do pomnika upamiętniającego to miejsce. Tutaj z takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, tutaj wszystkie te baraki są w stanie oczywiście ruiny, poza tym jednym zrekonstruowanym. Tutaj mamy fragment, tutaj kanapowy może pokażę, wieżyczki strażniczej oraz drut kolczasty, ale jak widzicie ten drut kolczasty jest to pojedyncza linia zasieku, co jest oczywiście niezgodne historycznie, no bo to nie miałoby żadnego sensu, ale dla pokazania jak najbardziej ok. Tam za tymi drutami również znajdował się obóz, tam były raczej takie magazynowe rzeczy, składy, namioty, części opatrunków i umundurowania. Między innymi mogę wam powiedzieć, że w tamtym rejonie znalazłem jeszcze swego czasu pozostałości po mundurach z żołnierzy września 1939 roku. A tu jest taką ciekawostką to, nie wiem czy tutaj będzie, ale w to miejsce dojeżdżała kolej wąskotorowa, która to prowadziła na stację w Łambinowicach i tam były osoby, transport, osoby, tudzież materiały różne były przywożone też w to miejsce i tutaj rozsyłane po terenie tego obiektu. Tutaj po tej stronie, tutaj jest ten obóz, ta zwiny taki bardzo cywilizowany, natomiast po tamtej stronie to jedynymi pozostałościami murowanymi to są tak zwane kible. Mamy jakieś gości. Mamy kładowców. Jest tu też ścieżka dydaktyczna, też taka spacerowa, więc dlatego tutaj można się w ten sposób tutaj przemieszczać. Ale tak jak mówię, w tych chaszczach, nie wiem czy słychać, ale w tych chaszczach tam jedynymi pozostałościami po jak czymkolwiek murowanym to są tak zwane kible, w których to jeszcze do niedawna mają, z którymi cały czas właściwie mają problemy miejscowi leśniczy, weterynarze, ponieważ padają tam zwierzęta, no i jak któremuś się jeszcze uda na tyle głośno zachowywać, jakiś człowiek przechodzi, to wiem, że straż leśna i weterynarze często wyciągają z tych ubikacji zwierzęta. No ale to jakby nie o tym, tutaj kanapowy wam jeszcze pokażę, tak jak mówię, rekonstrukcję. I będziemy się przemieszczać dalej. Tutaj w tej chwili pokażę wam teren obozu. Te ruiny, które tutaj widzicie, to są resztki baraków, w których mieszkali jeńcy. Jest tego trochę tutaj. Jest tylko jeden barak zrekonstruowany dla pokazania czy odzwierciedlenia, jak tutaj się żyło. Niestety jest on zamknięty.
normalnie dla zwiedzających. Wydaje mi się, że otwieramy jest tylko dla jakichś grup zorganizowanych, czy w jakichś tam konkretnych godzinach. Niestety nie mamy też niego oświetlenia, żeby zajrzeć do środka, więc pewnie niewiele będzie widać. Tylko widać jakąś pryczę. No, trochę też skandal, że w tej pryczy znajduje się patyczek po lodach, czy tam po jakieś miesiadełko. Także tak to wygląda. Sam teren obozu jest dość duży, ale nie jest to, jak wspomniał Kain, całość. To jest tylko jedna z części stalagu, czyli obozu dla jeńców wojennych. Nie odzwierciedlę w żaden sposób wielkości tej przestrzeni i muszę też wam powiedzieć, że mam takie wrażenie, że nie odczuwa się takiego strasznego dramatu, jak na przykład zwiedzając obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, w Majdanku, z tego względu, że nie ma tutaj na przykład resztek pieców, nie ma tutaj jakichś tam szubienic, nie szubienic. Wydaje mi się, że ci jeńcy, którzy byli tutaj trzymani, z wyjątkiem oczywiście Rosjan, byli trzymani w warunkach w miarę humanitarnych. Wszystkie te zgony, które tutaj miały miejsce, raczej były z przyczyn naturalnych. Choroby, tego typu rzeczy. Raczej nie zakatowania na śmierć, raczej nie powieszenia, tego typu rzeczy. Jak wspomniałem, teren obozu jest dość spory. I zapewne ciężko było upilnować Niemcom cały ten teren jakimiś małymi siłami. Także zapewne gdzieś tutaj musieli jeszcze stacjonować w garnizonie, strażnicy, nie strażnicy. Jak widzicie, teren obozu ciągnął się dość daleko. Tych ruin jest tutaj naprawdę sporo. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą, pewnie może Kain odpowie. Czy te baraki uległy samoistnej destrukcji pod wpływem czasu? Czy Niemcy się tutaj wycofując próbowali likwidować ślady swojej działalności? Ale wydaje mi się, że jeżeli to jest obóz jeniecki, to raczej nie mieli jakoś tam specjalnie chyba powodów kryć się ze swoimi działaniami. Mam nadzieję, że nie zbrodniczymi. Przy okazji mam nadzieję, że słyszycie, jak ćwierkają świerszcze. Świerszczą świerszcze. Taka cisza nie zdarza się. No i znajdujemy się przy pomniku wystawionym w latach 90. z tego co pamiętam, czyli po transformacji ustrojowej, upamiętniającym to co wspominałem wcześniej, żołnierzy powstania warszawskiego, którzy byli, tak jak widać na napisie, było 6 tysięcy jeńców tutaj z powstania warszawskiego, w tym były kobiety, a tu jest wspomniane tylko o tym, że były tu również dzieci. No i tradycyjnie za pamięci, że ktoś o nich pamięta, zostawiamy jedną świeczkę. Ciekawe, czy jeszcze ktoś z nich żyje i przyjeżdża tutaj. Są organizowane tutaj różnego typu wycieczki, edukacyjne, nieedukacyjne, widziałem. Tu są podczas obchodów właśnie chyba 8-9 maja organizowane uroczystości państwowe. Z uwagi na panującą sytuację w tym roku nic nie było. Ale widziałem tutaj starszych ludzi, którzy mieli opaski AK. Natomiast czy byli to byli jeńcy tego obozu, jest mi trudno powiedzieć. Na pewno przyjeżdżają tutaj żołnierze, byli żołnierze Państwa Podziemnego Polskiego, żołnierze Armii Krajowej.
Ale siedzi fajnie. Nagrywasz? Nagrywam. Mamy kawałek przygody przed sobą. O, jest dwa zające. Jest dwa zające. Dwa zające. Tu na przebieg trzeci, ale na pobliżu nie przygotowany. Na środku drogi dwa zające. Nie wiem, czy będzie je dobrze widać. Może uda się jakiś zoom później w programie. Ale... Jak sam się to zarabia, to się na parze. Jest taka opcja. Wiewiórka, trzy zające. No to dzień można udać, znaczy uznać za udany. O, jeden już uciekł. Jest. I to jest pora na paru zająców? Jak to się nazywa? Kolejne, to pierwsze. Marcu. Marcu mi się wydaje, bo gwarowa nazwa zająca to koty. Pewnie... O, patrzcie. To jakieś takie młode chyba są te, bo tamto był większy. Ale czy w ogóle się nie boi? Pięknie do nas. Zaraz mi się pięknie. Dobra, zaczynam się bać. Tak, tu zające się widzicie co? Boi. Przypomina mi się Monty Python. Święty grana wręcz. Nie wiem, czy widzicie zająca. A co to tam leży? Pojęcie. Zobacz, że się widzi. Nie, no widzicie, tu nie ma. A tam dalej nie ma trzeciego na drodze? No raczej chyba nie. To takie coś ciemne. To się właśnie pytałem. To mały niedźwiadek się. To jest ten zając, co go przejechałeś, jak jechaliście tutaj. Jakbym przejechał, to już bym go miał w bagażniku. Ten ucieka od. Witajcie, jesteśmy w ostatnim miejscu, które chcieliśmy zwiedzić, jeśli chodzi o cmentarze. Znajduje się tu jeszcze jeden cmentarz, na którym ja sam nigdy nie dotarłem, ale to jest centralny, największy cmentarz, na którym obchodzone są corocznie właśnie różne święta państwowe. Jest to cmentarz, generalnie rzecz biorąc, żołnierzy radzieckich. Tu na tym terenie, tutaj kanapowy wam później to pokażę, jest pochowanych 40 tysięcy żołnierzy radzieckich, w tym część właśnie ekshumowana z tego pierwszego cmentarza, gdzieśmy byli, gdzie byli chowani jak psy pod płotem. Zostali ekshumowani i tutaj łącznie tu jest 40 tysięcy, tak jak mówię, w większości oczywiście są to bezimienne zbiorowe mogiły. Tutaj podejdziemy kawałek. Będzie widać, później będzie ze zbliżenia. W jakim stanie jest? O, super! Pomnik centralny, w tym widzę, że jest wyczyszczony. Pomnik ten przechodził wielokrotnie różnego typu dewastacje. Były między innymi na nim, być może tam dalej gdzieś są, taki mosiężny napis był. W tej chwili go chyba nie ma, ale jest, widzę, że jest zadbany, nie jest osprejowany. Jakieś miejscowi wandale przestali tutaj, że tak powiem, nad nim się znęcać. Być może wyrośli już z tego. Tam złożymy, zapalimy świeczkę i będziemy się udawać do miejsca naszego noclegu. Słońce już dość nisko, godzina 18:30. Mamy jeszcze przed sobą jakieś dwa, może trzy kilometry drogi. No i powolnymi krokami zbliżamy się do pomnika, żeby upamiętnić ludzi, którzy tu leżą. Będziemy zapalali. Pomagani może nie, niespecjalnie moim zdaniem, ale na pewno nikt im nie pomagał przeżyć, co oznacza, że faktycznie możemy to nazwać zbrodnią. To, że leży ich tutaj 40 tysięcy. Zobaczcie też, że nie ma tutaj żadnego nagrobka, nie ma też żadnych płyt, żadnej czerwonej gwiazdy, ani nic. Tylko ten pomnik, który drugi raz go widzę i robi na mnie naprawdę bardzo wstrząsające wrażenie. Jakby nie było ludzkie ciała leżące raczej nie na plaży. Tak, no ale przynajmniej jest jakoś upamiętnione to miejsce. Zwróćcie też uwagę na surową formę tego pomnika. Tak naprawdę nie jest to żadna forma uładzona. Jest to po prostu kawał betonowych
ścian i to jeszcze widać, że nie otynkowane goły szalunek i te metalowe ciała. Napis trochę zaniedbany, próbuję przeczytać. Pamięci żołnierzy sił zbrojnych Belgii, Czechosłowacji, Francji, Holandii, Jugosławii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii, Włoch, Związku Radzieckiego, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zginęli śmiercią męczeńską w obozie jenieckim w Włoch. Stalag 8B, Lambsdorff w latach II wojny światowej 1939-1945. Cześć i chwała ofiarom hitlerowskiego barbarzyństwa. Pomnik ufundowało społeczeństwo ziemi opolskiej w 25. rocznicę wybuchu wojny II światowej, czyli w 70. roku. No i cały cmentarz wygląda tak. Nie ma żadnych mogił. Zadbane, skoszona trawka. I tu sobie leżą. Śpią snem wiecznym. Tak jak Kane wspominał, będziemy się teraz udawali na miejsce, gdzie założymy sobie mały biwak. Co ja mogę powiedzieć? Mamy tutaj zafundowany niezły haszczung. Przedzieraliśmy się przed chwilą przez te krzaki, które tam macie po prawej, przepraszam, naszej lewej, waszej prawej stronie. I muszę wam powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy Kane'owi. Tak. I Kobrze, bo oni postanowili skrócić drogę z cmentarza, czy z pomnika, czy spod pomnika na miejsce naszego noclegu. Pomysł był dobry, tylko my wykonanie... zaufali kanapowemu kurde nawigacji. Brawo. Tylko wykonanie wujowe po prostu. Dobrze, że... Nie bójmy się. Dobrze, że Kane miał orientację w terenie. Nie bójmy się prawdzie spojrzeć w oczy. Generalnie popatrzcie sobie tutaj znowu, jaka fajna dróżka tam za mną. Jeden wielki asfalt. A po lewej to jest to, przez to żeśmy się przedzierali. Tak jest, tam się przedzieraliśmy przez takie haszcze, że ostatni haszczung Centuriona to praktycznie rzecz biorąc pikuś. To jest dżungla i właściwie żałuję, że nie wyciągnąłem maczety. No ja też. Mogliśmy nieco ułatwić sobie życie. Dobra. A noszą te maczety. Noszą i nie używają. Dobra, idziemy dalej w tej chwili powolutku w stronę zachodzącego słońca. Obiekt. Takie wieżyczki, jak będziemy później całą stronę. W stronę zachodzącego słońca. Najwyższy czas w końcu zacząć już myśleć o noclegu, a przede wszystkim o zjedzeniu i wypiciu czegoś. Bo to już tyle godzin, to nawet na pustyni się człowiek tak nie męczy jak tutaj. No, zbliżamy się w tej chwili do wysiedlonej wsi Kluczniki, teren poligonu, wcześniej wieś, a dzisiaj miejsce, mam nadzieję, naszego noclegu. Muszę też powiedzieć, że widać, że coś tu się dzieje, ludzie jednak łażą. Bo czego jak czego, ale produktów cywilizacyjnych, czyli śmieci, nie brakuje. Droga też w miarę utwardzona, także pewnie dojechać można. Zostało nam jeszcze jakieś 300 metrów i będzie można nareszcie zabrać się za zasłużony, mam nadzieję, wypoczynek. Osiłek to później, na razie trzeba coś wypić. Nigdy puszczam się szczerze, że rano jeszcze marudziłem, że woda dla zwierząt i tak dalej, ale teraz jak sięgnę do manierki, to chyba wykleję całego litra od razu. Dobra, zobaczymy za chwileczkę, jak wygląda miejsce naszego noclegu. A na razie uwierzcie, że to, co teraz wszystko widać, tak zarośnięte, to jest środek. Tak, to jest właściwie centrum, że
No, także generalnie w tej chwili minęliśmy centrum wsi, tam widać takie skrzyżowanie dróg i to była kiedyś ludna, żyjąca wieś. Dzisiaj to już tylko dżungla. Dobra, jesteśmy w tej chwili już przy miejscu naszego noclegu. Jest to stajenka, bynajmniej nie betlejemska. Jak widzicie, jest tu trochę gruzu. Hotel Wariot, 5-gwiazdkowy. Hotel Wariot, 0-gwiazdkowy. Ale co zrobić? Zauważcie, że obórka, znaczy stajenka, nie jest w wersji drewnianej. Mieszkały tu rapią 3 koniki. Tylko widać, że jest to bardzo przestronne pomieszczenie. Ale mordem by tu materiał post-apo nakręcił. No dokładnie, jest to miejsce do kręcenia filmów post-apo. Nasi z post-apo też tu byli, jak widać. I druga sprawa jest taka, my się z kobrą będziemy musieli dzisiaj rozłożyć na hamakach, ale z tego co widzę, kobra chyba nie wzdłuż. Tylko wydaje mi się, że na krzyż. Tu będzie za mało miejsca. Tak. Tak, tu jest inne, zobaczymy może. Będzie inna odległość. O, tu damy radę. Jesteśmy na miejscówce tak zwanych stajniach oficerskich. Ten fragment to jest raczej nowszy. Tam później nie wiem, czy to na pewno nakręcił, czy nakręci jeszcze. Jest część taka starsza, z pięknymi łukami. Bo tutaj są takie, widać, takie PRL-owskie, chociaż to jest na pewno nie PRL. Chociaż trudno powiedzieć, może to wojsko wykorzystywało, trudno powiedzieć, dlaczego to miało służyć, bo to takie, no trudno określić datowanie tej budowy, natomiast tamta jest, tamta strona tych stajni oficerskich, tam jeszcze w niektórych miejscach przynajmniej parę lat temu były kółka, do ścian przywiązane, kółka takie metalowe, bo tutaj przywozywało się konie. Mogę wam powiedzieć z takich ciekawostek, był tutaj kolega, znajomy, kolega, mój sąsiad, nomen omen, były policjant, który pasjonuje się fotografią i no ładnych gdzieś około może 7, może 10 lat temu robiąc tam zdjęcia odpowiednio obrabiając w komputerze, w jakichś tam programach graficznych, wygrał konkurs fotograficzny. Widziałem te zdjęcia, są przepiękne, przepiękne ujęcia. Także bardzo ciekawa to jest budowla, no ale wracając do rzeczy, śpimy w tej części, bo jest jakby bardziej stabilna konstrukcja, bardziej pewna. Tutaj więcej przestrzeni. Więcej przestrzeni, tak. Tutaj z tej strony, nie wiem, może zaraz kobra sfilmuje, śpią moi goście, czyli kobra i kanapowy na hamakach. Ja się rozłożyłem tutaj na glebie. Klimat jest po prostu mega, klimat mega, światełka jak zwykle, już taka tradycja bushcraftowo survivalowa. Post-apo pełną gębą. Post-apo nie ma. Morden, żałuj! Morden, żałuj, że cię tu nie ma z nami, także wszystkich innych. Także, no nie wiem, wy powiedzcie chłopaki, jak wam się podoba. To ja może zacznę. Wyprawia wygląda w ten sposób, że nie jestem tutaj pierwszy raz, to już jest moja druga wizyta w tym miejscu, ale muszę powiedzieć, że na szczęście nie czuć koników. Brawo! Brawo ty! Nie czuć koników, dzięki temu można spokojnie tutaj posiedzieć. Widać też, że ludzie chodzili, bo tak specjalnie śladów działalności człowieka ostatnio nie ma. Trochę paliwa się znalazło do ognia, miejsce do rozwieszenia hamaków jest, także generalnie można wegetować. A ja muszę powiedzieć, że jestem pod bardzo wielkim wrażeniem tego miejsca. Jestem tu pierwszy raz. Naprawdę bardzo klimatyczne to miejsce jest. I będzie moja pierwsza noc na hamaczku, niedawno zakupionym. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Ale naprawdę miejsce jest mega, mega. Jest miejsce na zrobienie jakiejś wyprawki, czy większą grupą, żeby tu przyjechać, rozpalić ognisko.
Może kiedyś ci, co dzisiaj nie mogli przyjechać, się zdecydują i przyjedzie się większą ekipą. Naprawdę bardzo klimatyczne miejsce. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jest godzina 22 z groszami i siedzimy sobie, prawdę mówiąc. Spożyliśmy już małe co nieco i czekamy, co się kolejne co nieco przygotuje. Ziemniaczki się pieką. Piekło się tutaj, że tak powiem, otworzyło, czyli ognisko było przygotowane. Czego się chcieć od życia? No, może tylko brakuje nam jeszcze dwóch, trzech osób do towarzystwa, żeby można było zacząć, nie wiem, grać w brydża albo... Macie jakieś plany, jakby był jeszcze ktoś? Można i w brydża zagrać. No, można grać w brydża, już mówiłem. No to, bo do tanga trzeba dwojga, więc to już wystarczy. Co mogę powiedzieć więcej? Atmosfera zrobiła się taka swojska w miarę ubywania tego. Nie z lotowiczów, tylko w miarę ubywania napoju Panoramixa robi się coraz sympatyczniej, coraz spokojniej. Nogi tylko zaczynają mnie dociążyć, ale myślę, że damy radę wynieść tego hamaka i to gdzieś włożyć. Najbardziej współczuję Kejnowi, który tu siedzi obok. Dzisiaj będzie spał na glebie i mam nadzieję, że nie ucierpi. Dziękuję. A tak wygląda kanapowy. On teraz jest tam. Widzicie go tam, ale widzicie go też tu. Tak jest jego studio nagraniowe. Ja teraz nie wiem, co mam robić, gdzie mam patrzeć. Jestem tak trochę... Jesteś w kanale, na kanale u siebie, czyli masz niezły kanał. Incepcja, jednym słowem. Incepcja. Już tą incepcję widziałem i słyszałem. Tak. To już było u tego. On to sam centuriona. U wysłannika Kondora. No, Kondoma. Pozdrawiamy wysłannika Kondora. Tak jest, ja też uważam. Aha, jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać, to też już przyniosę. Centurionie, to specjalnie dla ciebie. Czekajcie, będzie tutaj. Co on niesie? Co on tu niesie? Wow, co on tu ma? Ponieważ wziąłem sobie do serca to, że nosisz takie meki malutkie zawsze na szyi, to stwierdziłem, że tym razem też nie będę gorszy i taką małą oto maczetkę pożyczyłem sobie od kolegi Kubusia, którego też tutaj serdecznie pozdrawiam. Także generalnie, jak tylko jeszcze rano wstanę, dorobię sobie linkę i będę tutaj nosił na piersiach. Nie jest to co prawda kondor, tylko robota ręczna, czyli manufaktura, ale wzór idzie z góry. Przykład właściwie idzie z góry. Panie Kobryki, pan coś też powiesz? Czy wyłączać? Co mam? Nie, fajnie jest. Spać się jeszcze nie chcę. Zależy komu. Ja się po prostu boję spać. Rozumiem. Ale boję się spać. Nie ma kobiety. Bo jeden pan jak zacznie warczeć, tu jest duże echo. Nie będzie spać. Mówiłem, zatyczki brać. Mogą mi zatyczki nie pomóc. Zrozumiałem aluzję. Mam nadzieję, drodzy widzowie, że wy też zrozumiecie. Chodzi po prostu o to, że biedny Kej ma ten wydech, mu dobrze nie działa jak się. Ale jest jeden plus, że zwierzęta dzikie nie przyjdą się do bały. Albo wręcz przeciwnie, przyjdą dziki, pomyślą, że kumpel tutaj jest w niebezpieczeństwie. Dobra, idziemy dalej biesiadować. Do zobaczenia za dłuższą chwilę.